Ja rozumiem chwyty marketingowe, ale czasami jestem nimi zadziwiony, bo otóż jedna z firm produkująca perfumy wprowadza aktualnie na rynek perfumy. Uwaga! Dla mężczyzn o zapachu cygara zmieszanego z alkoholem, dla kobiet... Dobry zapach. Ale dla kobiet wydzielin ludzkich. Jest tam krew, pot i sperma. Pytanie, dla jaka kobiet? Pani... Tak, dla kobiet, to jest, jeżeli chcesz tak pachnieć. Moje pytanie, czy już nie możemy normalnie uprawiać seksu i nim pachnieć? Czy nie możemy się nachlać i pachnieć alkoholem, albo zapalić cygaro i pachnąć tytoniem? Musimy po prostu mieć sztucznie spreparowany efekt końcowy? I to nasunęło mi pytanie, czym pachną polscy politycy? Czym pachnie Donald Tusk? Pewnie świeżym proszkiem. Czym pachnie Jarosław? Prawdziwą Polską. Zobaczymy, jak będą pachnieć dalej Eliza Michalik i Marcin Teller. No i się wydało. Taka niby partia, niby najbiedniejsi, niby przeciwdziałają dyskryminacji, niby chcą większych zasiłków, niby rodzina, niby praca. Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na więcej. No i się okazało. Jolanta Szczypińska. Kto chce, byś go kochała, nie może być nigdy ponury. Musi potrafić cię unieść na ręku wysoko do góry. Obśmiała, wyśmiała, upokorzyła kandydata na posła Prawa i Sprawiedliwości, który jest bezrobotny, nie ma pracy. I teraz ja się pytam, czy to jest wstyd nie mieć pracy? Bo generalnie to jest wstyd nie mieć pracy, ale nie zawsze, nie w każdych warunkach. Zależy ile czasu, zależy z jakiego powodu się tej pracy nie ma, tak? To skomplikowane. Na posiedzeniu partii w okręgu gdyńsko-słupskim przy wszystkich na forum publicznym wyczytano jego nazwisko, a pani Szczypińska stwierdziła, to ten pan, który jest bezrobotny, po czym szyderczo się zaśmiała. Ha, 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 ha. No i tak oto w praktyce padają ideały, ideał sięga bruku, tak? Tylko ja ci powiem tak, to nie jest tak, że bycie bezrobotnym wbrew pozorom jest złą kwalifikacją do startowania do parlamentu, ponieważ w parlamencie, jak spojrzysz na przekrój, to zasiadają ludzie, którzy generalnie w większości nie zrobili jakichś karier oszałamiających zawodowych. To nie są ludzie, którzy porzucili świetnie prosperujące gabinety lekarskie, dentystyczne, kancelarie prawne, własne firmy. To raczej ludzie, którym w życiu nie wyszło i szukają swojej drogi tu. Ludzie, tak, którym albo nie wyszło, no albo powiedzmy sobie wyszła jakaś taka bardzo pytanie, mała stabilizacja. Czy należy do tego poziomu dążyć i przyjąć to za normę, za punkt wejścia do Sejmu? Jeżeli nic nie umiesz, to dołącz do nas, do tej grupy. No w Prawie i Sprawiedliwości na pewno się boją konkurencji. No na pewno nie jest tak, że pani poseł Szczypińska wyśmiała tego pana, że on nie ma pracy, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwości wszyscy są tacy przebojowi. Mówiliśmy kiedyś, że jak jeden z tygodników opublikował listę najbogatszych posłów, to posłów z Prawa i Sprawiedliwości tam nie było. Więc ja myślę, że pod tekstem tego śmiechu mogła być obawa przed konkurencją. Pierwszy z brzegu prezes, żeby nie być gołosłownym, najważniejszy człowiek tej partii, Jarosław Kaczyński. Powiedz mi, jakąż to karierę zrobił w życiu Jarosław Kaczyński? No, ja wiem, jesteśmy tendencyjni, znowu się nabijamy, będziemy mu wypominać. Nic to... ja mu nie wypominam. Mieszkania się dorobił. Nie dorobił. Matki się dorobił. Matki się dorobił, tak. Jedno osiągnięcie... Na zakupy poszedł raz. Widziałem w telewizji. Kurczaka kupił. Nieładnie jest się uśmiać z bezrobotnego, tak? Nieładnie jest wyśmiewać go publicznie. Ale bo ty nie rozumiesz tego. Ja gdybym ja wyśmiała, straszny liberał, żyd, mason, rozumiem. To jeszcze można. No to jeszcze można. Ale pani Jolanta Szczypińska. Ale ktoś wrażliwy społecznie, działający... Ale ty tego nie rozumiesz po prostu. Nie, nie rozumiem. Ona zrealizowała hasło, Polacy zasługują na więcej. Temu więcej panu śmiechu? W życiu nic dobrego się nie przytrafiło, stracił pracę, jest smutny. Ona go chciała uleczyć śmiechem, chciała, żeby sala za nią poszła i podobno część posłów się śmiała, jeden podobno tupał, drugi tańczył. Więc uzyskała jakiś taki efekt radości w życiu tego człowieka. Tak, jak Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to wszyscy będziemy mieli wtedy efekt radości. Pokładanie się ze śmiechu od rana do wieczora gwarantowane, darmowe. Wystarczy opłacić abonament za kablówkę. A tak zupełnie poważnie, przypominam, że pani Jolanta Szczypińska jeszcze całkiem niedawno oburzała się w jej poczucia religijne i dobrego chrześcijanina. Godziła pojawienie się Nergala, osoby, która drze Biblię. Pierwszą gitarę dostałeś na komunię, to był prezent komunijny. To nie był prezent, prezentem były pieniądze oczywiście.
Jezus mówił, kto nie pracuje, ten nie chnieje, więc może mylisz się, może nie do końca, może bycie bezrobotnym jest właśnie, nie jest normą chrześcijańską. Dobry chrześcijanin pracuje, zarabia na chleb, nie pracujesz, nie jesz. W Nowym Testamencie zapisane jest i wyśmiejesz bezdomnego, bezrobotnego i rzucisz w niego kamieniem i podpalisz mu dom. Zastanawia mnie, bo Jarosław przegrywa proces za procesem, o czym wiemy w tej kampanii wyborczej. No bo sądy są złośliwe, tendencyjne. Tak. Sądy nie stoją po stronie prawa i sprawiedliwości. A przecież wiadomo, że gdyby były prawdziwe, polskie i sprawiedliwe, to by stały po stronie prawa i sprawiedliwości. Oczywiście, że tak. Tylko kompletny idiota tego związku nie dostrzegł. Ale jakoś trochę nam mknął, a ja bym się na tym skupił. Proces, ponieważ Jarosław Kaczyński chciał zakazać byłemu szefowi MSWiA Januszowi Kaczmarkowi jakiegokolwiek wypowiadania się na temat jego zdrowia psychicznego, na temat zdrowia prezesa. W żadnej formie w ogóle nie. Sąd odrzucił ten przedziwny proces. Powiedział, że jest wolność słowa, można. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma jakieś podstawy, bo badania podobno wstępne zostały zrobione. Albo zachowania wykazują zaburzenia. I teraz moje pytanie jest takie. Dlaczego taki Jarosław panicznie boi się wypowiedzi pana Kaczmarka na temat jego zdrowia? To przecież są ludzie, którzy muszą wykonywać polecenia z innego państwa. Pan Kaczmarek coś wie o psychice Jarosława i może powiedzieć, bo podobno w aktach sprawy leżą dwie zalakowane koperty z informacjami lekarskimi na temat zdrowia mentalnego Jarosława Kaczyńskiego i nikt ich jeszcze nie otworzył. Podobnie jak szafy Lesiaka. Ja myślę, że najwięcej o zdrowiu psychicznym Jarosława Kaczyńskiego moglibyśmy, proszę państwa, przeczytać w szafie Lesiaka. Nie wiem, czy pamiętasz, tylko to jest tylko pozornie bez związku, bo tu działa ten sam mechanizm. Początek lat 90. Jarosław Kaczyński robił wielki szum, że inwigilują go wówczas Porozumienie Centrum, to chyba 92 rok, służby specjalne, że ktoś mu przekuwa opony w samochodzie, że ktoś mu tam z hamulcami, nie wiem, co się robi z hamulcami, przepiłowuje czy coś. Przecina przewody hamulcowe. Przecina przewody hamulcowe, że ktoś mu coś robi z przewodami. Zaraz, on nie jeździ samochodem, a przepraszam, znaczy, kierowcy. Już wtedy miał kierowcę, nieźle. I mówił, że jak kiedykolwiek dojdzie do władzy, otworzy tę szafę u Lesiaka i pokaże, jakie materiały nazbierały służby na jego temat. Doszedł do władzy i nigdy tego nie zrobił. Tak się do tego zabierał, że akurat sprawa została przedawniona, a niejaki pan Lesiak, który zeznawał, zdążył jeszcze przed przedawnieniem sprawy zeznać przed sądem, tak, był oficer kontrwywiadu, powiedział tak, ja chętnie pokażę, ja ujawnię z takim uśmieszkiem wielomówiącym, po czym tak przeciągano sprawę, żeby się przedawniła i pan Lesiak nic już nie może pokazać. Więc ja podejrzewam, że były tam materiały i na temat zdrowia psychicznego, bo służby takie dane zbierają, i na temat życia seksualnego, i na temat różnych innych tak zwanych wrażliwych danych. I myślę, że nie były to materiały stawiające Jarosława Kaczyńskiego w dobrym świetle, dlatego że gdyby były, to by pierwszy wyniósł je, wiesz, i rozłożył, umieścił w internecie, w TVN-ie, w Superstacji, wszędzie, gdzie tylko mógł, wybiegł na ulicę oblepiony tymi materiałami. Więc to nasz taki apel. Otwórzmy jakąś tę kopertę, jest owiany tajemnicą. Tą szafę i dowiedzmy się, poznajmy Jarosława. Polacy zasługują na więcej. Dokładnie. Polacy zasługują na więcej informacji. Trochę to nam uklęło, a uważam, że to jest dopiero zbijanie kapitału politycznego, czy finansowego, czy jakiegokolwiek innego na Smoleńsku. Otóż Edmund Klich, nie mylić z Bogdanem, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zachęca w tej kampanii wyborczej, żeby wyborcy przychodzili na spotkania z nim, żeby on im robi odczyt książki, wielkim plakatem, na którym jest wrak, uwaga, tego samolotu, co ono o brzozę uderzyć nie mógł i skrzydła odpaść mu nie mogły, chociaż odpadły. Pomyślałam, na czym można by zrobić niezły biznes? Można by na przykład zrobić taki symulator, no są symulatory lotu Tupolewem, ale można by zrobić taki symulator katastrofy Tupolewa, czyli sadzają cię na fotelu prezydenckim, możesz przez chwilę... Przeżyj to sam w 3D. Poczuć się jak Lech Kaczyński i masz, wiesz, wszystkie ruchy, odgłosy i tak dalej i czujesz się jak pasażer Tupolewa, który się rozbija. Masz głos Błasika, masz te wszystkie okrzyki naturalne. Rosyjską mgłę też masz? Rosyjską mgłę, wszystkie takie efekty, że czujesz się jak Lech Kaczyński, który ginie w katastrofie. To mógłby być jakiś odświeżający pomysł na wykorzystanie pozytywne, danie jakichś silnych przeżyć, autentycznych, w przeciwieństwie do tej całej gadki o patriotyzmie, w związku z katastrofą narodową. Przeżyj to sam i miej własne odczucia na ten temat. Dokładnie. I wtedy tacy ludzie mogliby dyskutować, bo wiedzieliby, o czym dyskutują. A to wiesz, dyskutowanie o katastrofie lotniczej to jest tak, jak mężczyźni dyskutują o porodach albo o miesiączkach. Co oni mogą o tym wiedzieć? Co oni mogą o tym wiedzieć? Co my możemy wiedzieć, jak to jest ginąć w katastrofie.
Musimy zginąć, wtedy o tym powiemy. Jedyny koncern medialny, Gazeta Polska i spółka, tak? Czyli jakaś tam telewizja internetowa, tygodnik, miesięcznik, Nowe Państwo, a teraz również Gazeta Polska Codziennie, który zarobił na Smoleńsku. Tak sobie zachowałam pierwszy numer, który wyszedł. Oczywiście charakterystyczne zdjęcie, bardzo brzydkie, jakby nie wiem co robił. Dźwigał coś i się przedźwigał, albo nie wiem, prezydenta patroszył Bronisława. Patroszył sarnę Bronisława Komorowskiego, ale takim leitmotivem numeru jest obrona starucha. I to jest temat, my już mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Staruch będzie stałym felietonistą, jest stałym felietonistą tej codziennej Gazety Polskiej. I tutaj jest napisane tak naprawdę, że to jest spisek. Jest kilka artykułów, nie żeby jeden. Jest kilka artykułów w tej gazecie, w której jest lansowana teza, że prokuratura, rząd, premier Tusk, ministrowie zrobili jakieś tajne spotkanie, umówili się, uwzięli się na starucha. I że nie ma dowodów na to, że on, bo on ma zarzut do 12 lat więzienia za pobicie mężczyzny i zabranie mu torby, i że nie ma dowodów na to, że on tak zrobił. Znaczy, że mu zabrał torbę. I że podobno sam mu oddał tą torbę, a teraz ten człowiek potknął się kilkanaście razy i uderzył mocno w twarz o beton. Jak się okazuje, jeżeli chcesz być posłem, to musisz łamać prawo. Taka maksyma co chwilę się gdzieś potwierdza. Jeżeli chcesz być dobrym posłem, to musisz łamać prawo. Jeżeli chcesz, żeby media o tobie mówiły, to musisz łamać prawo. I według tej reguły postępuje niejaki Sylwester Skóra, kandydat na posła... Skóra. Kandydat na posła z ramienia PSL. Kojarzy mi się z Pawulonem, jakieś coś... Coś ze mną jest nie Pan tak, w Ameryce czy? Funkcjonuje i pojawia się tylko w Polsce. Okay. Jest drugi na liście warszawskiej. I zastosował taki prosty myk. Ja się zastanawiam, czemu nasi posłowie na to nie wpadli. Trzeba wyjechać do Stanów, żeby to wymyśleć. Otóż na swojej stronie internetowej i na ulotkach podaje numer konta, na którym można wpłacać datki na jego kampanię. Ale nie robi tak jak cała reszta, że to jest konto partyjne, tylko podaje swoje prywatne. Może to jest fantastyczny sądzi, że zrobi lepszy użytek z tych pieniędzy niż tutaj polscy jego przełożeni. A myślisz, jak my byśmy otworzyli stronę taką internetową gilotynę i podali tam swoje prywatne konta, tak na program, że jak wpłacicie państwo pieniążki, myślę, to jakieś fajne gadżety do programu kupimy, gigantyczna fortuna byłyby jakieś płaty? Myślę, że tak, całe 5 groszy. Przezabawne jest to, że w PSL nikt tego nie sprawdził, nikt o tym nie wiedział, dopóki dziennikarze nie zwrócili na to uwagę, czyli nie patrzą na materiały drukowane swoich kandydatów z drugiego miejsca listy, czyli nie jakichś tam trzeciorzędnych. Nikt nie weryfikuje Marcin, tego. Ale to jest takie pokłosie, wydaje mi się, myślenia polskiego, że być kombinatorem to znaczy być zaradnym. Nie spotkałeś się z czymś takim? No dokładnie. Żona, która mówi o mężu, no nie wiem, non stop się z tym spotykam, że ach, tamten mój, nie wiem, Józiek gdzieś tam pracuje i on jest taki zaradny, bo z firmy coś tam wynosi i tak dalej. Papier do drukarek. No myślę sobie, jaki jest zaradny, jest po prostu złodziejem. Ale w Polsce bycie zaradnym jest często synonimem złodziejstwa, kombinatorstwa, tego, że potrafisz coś załatwić na lewo, no to wtedy jesteś wielbiony, czczony, podziwiany jako zaradny facet, tak? A kroczenie ścieżką prawdy i sprawiedliwości nie popłaca. Partia będzie miała problemy, ale nie wiem, czy Waldemar Pawlak się będzie tym martwił, bo Waldemar Pawlak i jego straże pożarne, tak, i różne dotacje publiczne przyznawane za Pawlaka jako wicepremiera Ochotniczej Straży Pożarnej, której równocześnie był szefem, no to jest przecież normalka, a sam Pawlak pytany o to mówi, że nic się nie dzieje, że to przecież nie jest żaden nepotyzm, tylko pomaganie swoim. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego najważniejsze są finanse polskich rodzin. Więc myślę, że temu panu skórze ujdzie to na sucho. Też pomogą. Zgodnie z polskim prawem kara za takie manipulacje finansowe to jest 100 tysięcy złotych dla partii, więc mogą się jednak przestraszyć. A co to jest 100 tysięcy złotych dla partii, jak oni mają tam 15 milionów dotacji? Marcin. Okej. Okay. Adam Hoffman prawdopodobnie zwariował, to wszyscy wiemy. Ale w PiSie to się rozprzestrzenia, bo pan poseł Czarnecki, Ryszard niejaki Henry, też prawdopodobnie zwariował. No bo, proszę państwa, zacytuję, co on mówi o Jarosławie Kaczyńskim. On mówi, że Jarosław Kaczyński jest jak generał Anders. Pachnie wodą kolońską i jest w świetnym humorze, tak jak generał Anders przed wygraną bitwą, chociaż jego żołnierze byli spanikowani. I tutaj porównuje, że w sztabie też są wszyscy spanikowani, a Jarosław odświeżony, piękny, wysoki,
ogolony przychodzi, poklepuje Ryszarda Henrygo Czarneckiego po ręku i jest cudownie. Że co, że, przepraszam, ożywiłam się, że poklepuje go po ręku? No, że go tak napawa do walki. Wszystko było ładnie, pięknie, tylko pytani o komentarz do tej wypowiedzi inni posłowie PiS stwierdzają, że no, z osłupieniem, jak Jarosław, jaka woda kolońska, jaki spokój. Jarosław jest znerwicowany, szuka wszędzie spisków i generalnie nie ufa nikomu w swoim sztabie wyborczym. Teraz pytanie, kto tutaj ma rację? Czarnecki jest znany z wymyślania historii niesamowitych. Jeżeli tego nie wiesz, no to musisz uważniej spijać słowa z jego ust, słuchać książkę jego... Książkę napisał coś, wystarczy, że fantazję ma. Jego wypowiedzi medialnych. Ja bym generalnie powiedziała, mam dla pana Czarneckiego złą nowinę, tak? Jest tak, i to się moim zdaniem to się zawsze sprawdza, o tym Sun Tzu pisał w Sztuce Wojny, polecam państwu, bardzo dobra książka, wbrew pozorom nie tylko militarna, że jeżeli generał ma żołnierzy mądrzejszych od siebie, to zawsze przegra bitwę. Tak? Generał zawsze musi być tym najsilniejszym ogniwem, żołnierze muszą być mu podlegli. Niestety w Prawie i Sprawiedliwości jest tak, że mimo, że moim zdaniem subiektywnym, żeby nie było jakaś tam średnia IQ, to nie wiem, jest minus 10, tak? To i tak wszyscy są bardziej inteligentni, spokojni, przewidujący, myślący i zrównoważeni emocjonalnie od prezesa Kaczyńskiego. No więc sam sobie odpowiedz na pytanie, czy taki generał z takimi żołnierzami może wygrać jakąkolwiek bitwę, wojnę, mieć jakąkolwiek taktykę, o strategii już. Pod Smoleńskim dowodzeni przez Jarosława prawdziwi Polacy wygrali. Więc... Pod Smoleńskim wyginęła mu połowa armii. Zastanawiam się, czy my chcemy, żeby im się chciało. Kolejnym kandydatom. To jest skomplikowane, możesz chcesz, żeby im się chciało, żeby komu? Chcieć? Ale żeby kandydatom komuś się chciało, robić czego chcieć. Utwory muzyczne. Proszę spojrzeć na. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą obierzemy. Kolejny wybitny przebój. Wychodzi ze strony Platformy Obywatelskiej tak, senator z Płocka Henryk Smulewicz. Nagrał taką oto piosenkę, cytuję. Dziś Eryk ton nadaje, bo to jego czas. Gdy Eryk znosi ręce, wszyscy krzyczą nasz, nasz. Że Eryk jest na fali, wie miasto oraz wieś. A imię Smulewicza echo nieś, nieś, nieś. Kto im pisze te teksty? Bo... Rymy częstochowskie, więc pewnie jeżdżą na rekolekcje. Jedyna partia, która jeździ na rekolekcje, to Platforma Obywatelska. No i co ja mam ci, jest Marcin, powiedzieć? Paru tekściarzy. Rzucasz mi takiego newsa i co ja mam ci powiedzieć? Któraś partia mogłaby zatrudnić zawodowego człowieka od pisania tekstów piosenek i mogliby im cokolwiek ambitniejszego czy bardziej złożonego napisać, no bo plus to ma oprawę disco fantastic, ale... prawie disco polo, dzieje się rzecz na dyskotece, beat taki prosty. To taka ale piosenka nie ma być skomplikowana, nie ma mieć przesłania. Piosenka ma wpadać w ucho, ma być prosta, ma być taneczna, ma być zabawna. Może to jest tak, z tego co obserwuję, że ci, którzy nie mają talentu do piosenek, nie mają też talentów do polityki, bo zwróćcie państwo uwagę, że im bardziej niewydarzony kandydat, tym bardziej ma niewydarzone piosenki na ogół. Orliki, senator Eryk Nasz i drogi, i chodniki, i co nam jeszcze dasz. Postawił drogi i chodniki, a własnoręcznie przyszedł i postawił, bo leżały, to rozumiem, wyrwał. Mówiliśmy kiedyś o tym, że na napis je rząd, licealista z Włocławka, dostał 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Taki był pierwszy wyrok. Później zamieniono mu to na karę 20 godzin prac społecznych, zarzut znieważenie organu konstytucyjnego, jakim jest rząd, czyli de facto nie ma prawa do krytyki. No je rząd to może nie to jest... To może być obietnica albo groźba, wiesz? W znaczeniu tego słowa krytyka jest to na pewno napis nieładny, ale niemniej nie możesz powiedzieć czegoś brzydkiego o rządzie. Wiesz, ja zwracam ci uwagę, że niektórzy ludzie po prostu prosto myślą, więc prosto też mogą wyrażać swoje emocje i moim zdaniem powinni mieć do tego prawo. Tak naprawdę, o co ja bym się tutaj przyczepiła, to jedynie, jeżeli bym temu chłopakowi postawiła jakiś zarzut, to zniszczenie mienia publicznego. Ale on to usunął później i no tak, mimo wszystko ale dalej... W ogóle historia mnie bulwersuje właśnie o tyle, że on to sam zamalował, tak, kupił puszkę farby, zamalował, przeprosił, w ogóle pokajał się. Nie wiadomo, dlaczego miał obniżoną ocenę ze sprawowania w szkole, bo co ma niby... To, co zrobił po szkole do szkoły, to już w ogóle oddzielna jest historia, ale tak było. I to wszystko nie wystarczyło, bo krwiożercza prokuratura nadal się domagała dla niego kary. Jeżeli będę miała kiedyś syna, będę go zachęcać do tego, żeby pisał jeb***
rząd na wszystkich murach, a potem będę brała... A później, żeby w czym to wdrażał hasło? Tak. A później będę brała kubeczki z farbą i pomagała mu to zamalowywać, a jak mu dyrekcja za to obniży sprawowanie, to będę jako niepokorna mama się wykłócać z dyrekcją. Bo moim zdaniem jedyne, czego ten młody człowiek się nauczy, bo sąd w ogóle uzasadnił te obie kary tak, że taka kara odstraszy chłopaka od popełniania takich czynów w przyszłości. A ja myślę, że jedyne, od czego go odstraszy, to odstraszy go od jakiejś tam nie... braku pokory, krytykowania. Widzisz, młodzi ludzie szukają swojej drogi, tak? Jeżeli młodego człowieka zamkniesz w klatce i zabronisz mu wszystkiego, to on po prostu nie może się uczyć. Nie popełniając błędów nie uczymy się. Nie wiemy, czego nam wolno, co wolno, jakie są granice, co jest akceptowalne społecznie, a co nie. Każdy młody człowiek musi kiedyś namalować brzydki napis na murze po to, żeby zetknąć się z konsekwencjami. Moim zdaniem to powinna być, nie wiem, godzina prac społecznych i porządne lanie od rodziców i to całe konsekwencje powinny być, tak? Czy reprymenda, no tak, lanie. Oczywiście może bicie to nie jest najlepszy ten. Czy porządna reprymenda od rodziców i tyle. I to powinno być wszystko. I taki młody człowiek uczy się na tym doświadczeniu. Nie możemy oczekiwać, że młodzi ludzie 16, 17, 18, 19-letni, a czasami... Nie będą chcieli rządu. Dokładnie. Ja mam wrażenie, że prokurator chciał dla niego dobrze, on go chciał uchronić przed jakimikolwiek kontaktami z rządem, z polityką. Nawet tak ostro seksualnymi, jak ten tutaj wspomniany czasownik na J. Ponieważ stykając się z rządem, z polityką, głupiejesz. I oni go od tego chcieli uchronić. Proszę państwa, wraca człowiek, który wykreował nam psy, człowiek, który wykreował nam zdanie i wiesz, zabijaniu, bo to zła kobieta była. Klasyk polskiego kina po 10 latach milczenia. Takich mamy klasyków? Jezus. Pan Pasikowski wraca z nowym filmem. Właśnie zakończyły się zdjęcia do obrazu zatytułowanego Pokłosie. I uwaga, będzie to historia o Jedwabnym, o tym, jak polscy chłopi oraz generalnie Polacy zamknęli Żydów w stodole i podpalili tą stodołę. Smutna historia. Moje pytanie, przepraszam, że się śmieję, ale czy to będzie też w estetyce Pazura, Linda, będą biegać i strzelać, a na końcu, nie wiem, napadną na tą stodołę? Zabiję też twoją żonę, twoją siostrę i jej dzieci, a potem poderżnę gardło twojej matce. Czy też pan Pasikowski jakiś nowy nurt chce wchodzić, ale wszystkie jego dotychczasowe dokonania nie świadczą o tym, że on robi głęboko psychologiczne kino zadumy. Czy ale to nie jakie kino zadumy. Jeżeli grupa ludzi pędzi drugą grupę ludzi do stodoły, żeby trzecia grupa ludzi, czyli Niemcy, mogła ich podpalić, no to jest w ogóle jakiś przerażający horror, a nie kino zadumy. Gdzie ty tu widzisz zadumę? To są emocje, to jest akcja. To są jakieś skrajne, ekstremalne przeżycia. Moim zdaniem to w ogóle nie ma miejsca na zadumę. Ale to, co mnie w ogóle martwi, to jest to, że nasze kino obraca się wokół kilku tematów, zwłaszcza to tak zwane ambitniejsze, chociaż zawsze to określenie ambitne kino mnie rozśmiesza w odniesieniu do polskiej kinematografii. To jest albo ekranizowanie Pana Tadeusza, albo ekranizowanie jakichś innych lektur szkolnych, albo ekranizowanie jakichś modnych tematów, patrz film, uwikłanie, kret, jakaś esbecja. Sytuacja polityczna, to o czym się dyskutuje w polityce, zaczyna się przekładać na kinematografię. Moje pytanie, jaka jest obsada tego filmu? Bo że w roli stodoły wystąpi Cezary Pazura, to już wiemy. Śpiewanie przeszło też na księży, chociaż oni właściwie śpiewali od zawsze. Niejaki ojciec Jan Król, występując na festynie Radia Maria, śpiewał oto taką piosenkę. Odprowadź mnie za las, daj buzi jeszcze raz i tak się rozejdziemy. A jak się rozchodzili, to nad sobą płakali. Oboje z jednego fartuszka białego ocka se wycierali, bo to po góralsku było hej. Ja nie wiem, co jest bardziej zabawne, że ksiądz śpiewa o dawaniu buzi, czy że ma takie jakieś obrazki rodem z jakichś filmów o Janosiku, nie wiem, jakaś pastereczka z jakimś... A moherowe berety podskakiwały do tej piosenki. Fantastycznie musi być na tych festynach. Jedna grupa bije dziennikarzy Polsatu, właściwie ukierowując się na kobiety, druga śpiewa z księdzem o całowaniu się. Dzieweczek. I dzieweczek, a na to na końcu wychodzi Rydzyk i zaprasza wszelkich ludzi w wieku 50 plus, żeby przebrali się w stroje kąpielowe i przyszli do jego wód geotermalnych, gdziekolwiek on te wody geotermalne ma. Słuchaj, zawsze mogliby śpiewać o całowaniu ministrantów, więc jak śpiewają o całowaniu dzieweczek, to jeszcze nie jest tak najgorzej. Uszyjmy sobie mohorowe kostiumy i chodźmy do akwaparku ojca Tadeusza Rydzyka. Tam jest wesoło, tam jest impreza.
NASA to zbadało? Myślałem, tak, że Antoni Macierewicz razem z NASA to zbadała i Tupolew nie mógł stracić skrzydła na Brzozie. Były i wskutek tego. Ucięte. Dobrze, no alternatywna propozycja jest taka, że przyszli Rosjanie, odpiłowali piłą te skrzydła i obrócili Tupolewa i pozabijali. Jeden Rosjanin wystarczy, tam być, że to jest kilku angażować. Jeden odciął, a później przewrócił samolot.